Szczęść Boże, Piotr Krupa. Zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Dziś zaproszenie do naszego programu przyjął pan profesor Tomasz Grzegorz Gross, Uniwersytet Warszawski. Szczęść Boże, dobry wieczór, panie profesorze. Szczęść Boże, dobry wieczór. Panie profesorze, zakończył się unijny szczyt przywódców państw członkowskich i zdaje się, że bez porozumienia, na którym zależało stronie polskiej, o które zabiegał premier Mateusz Morawiecki, nie ma w konkluzjach ze szczytu żadnych zapisów dotyczących sytuacji energetycznej. Premier głośno mówił o tym, że Polska domaga się reformy systemu ETS, systemu handlu pozwoleniami na emisję dwutlenku węgla, które teraz doprowadziły do ogromnych wzrostów cen energii. Panie profesorze, czy to jest jakaś porażka Polski, czy jest jeszcze jakaś nadzieja na porozumienie na poziomie Unii Europejskiej i uzyskania poparcia wszystkich państw członkowskich w tym, na czym zależy Polsce? To rzeczywiście jest bardzo trudny temat. Z jednej strony rzeczą oczywistą jest, że ten system ETS-u, o którym pan wspomniał, czyli pozwoleń na emisję CO2, gazów cieplarnianych, on wzrósł w ciągu ostatniego roku mniej więcej o 200% cena tych pozwoleń za tonę, mniej więcej z poziomu 30 euro do poziomu 90 euro sprzed kilku dni. I prognozy są takie, że to może wzrosnąć nawet do 200 euro za tonę w przyszłym roku. Czyli mielibyśmy w gruncie rzeczy kilkusetprocentową zwyżkę ceny tych pozwoleń. I to jest z całą pewnością jeden z elementów nakręcających inflację. Oprócz innych czynników, chociażby również na rynku energii, presja gazowa ze strony Rosji o charakterze geopolitycznym, która również, można powiedzieć, rujnuje mieszkańców Europy, powoduje, że zarówno mieszkańcy, jak i przemysł bardzo dotkliwie odczuwa zwyżkę cen energii. To się przekłada na inflację, ale też jest większy problem, dlatego że ten cały system ETS-u, ale również polityki klimatycznej w gruncie rzeczy prowadzi do niewydolności energetycznej, jeśli chodzi o Unię Europejską. Zresztą Putin nie przez przypadek wywiera taką, a nie inną presję gazową na Europie, dlatego że zdaje sobie sprawę, że ta rewolucja klimatyczna, ona w gruncie rzeczy powoduje, że Europa będzie miała bardzo duże problemy z energią, z zasilaniem również w ciepło gospodarstw domowych, przedsiębiorców i tak dalej. W związku z tym cała polityka klimatyczna, w gruncie rzeczy nie tylko ten system handlu emisjami, o którym tutaj rozmawiamy, powinien pójść do bardzo poważnej korekty. Politycy powinni zastanowić się nad tym, jak ten system zmienić, przynajmniej w tym najbliższym okresie, dlatego że on najwyraźniej powoduje bardzo duże koszty, które rujnują europejską gospodarkę i też mogą być przyczyną bardzo poważnych trudności o charakterze politycznym. Więc zamiast pewnej refleksji w tym kierunku, i do tego namawiał polski premier, my mamy zapowiedź Komisji Europejskiej, żeby ten błędnie w gruncie rzeczy działający system handlu emisjami przenieść na dwa kolejne sektory, czyli transport i mieszkalnictwo, co z całą pewnością będzie jeszcze bardziej nakręcać spiralę cen energii, a tym samym inflację w Europie, w całej Europie. To jest poważny problem i jeżeli pan powiedział o porażce polskiego premiera, to tak naprawdę jest to porażka całej Unii Europejskiej.
Panie profesorze, ten system handlu emisjami właściwie miał służyć temu, żeby ta transformacja energetyczna, ten kierunek zielony był realizowany, żeby były na niego środki. A teraz okazuje się, że po paru latach funkcjonowania tego systemu stał się on maszynką do zarabiania pieniędzy. Ten postulat polskiego premiera, postulat Polski, żeby wykluczyć po prostu sektor finansowy z tego systemu, żeby uczestniczyli w nim tylko ci, którzy potrzebują tych pozwoleń, bo teraz jest właściwie tak, że różne instytucje finansowe, fundusze właściwie spekulacyjne, tak to trzeba określić, korzystają z tego systemu, aby zarabiać pieniądze, no bo przecież mamy ujemne stopy procentowe w Unii Europejskiej, w wielu państwach wciąż też te ujemne stopy są w Stanach Zjednoczonych, być może będzie zmiana, a pieniędzy jest ogrom i gdzie je inwestować, więc można spekulować na tym rynku. Czy unijni liderzy nie widzą tego problemu, czy być może partycypują w tych zyskach? No to jest dobre pytanie. Na pewno Komisja Europejska nie widzi takiego zagrożenia, dlatego że nawet w czasie tego szczytu europejskiego, o którym rozmawiamy, przedstawiciele Komisji twierdzili, że ETS, system ETS-u nie ma zasadniczo wpływu na inflację, co jest trudne do zrozumienia, biorąc pod uwagę te fakty, które ja przytoczyłem na początku naszej rozmowy. Natomiast skoro zaprzecza, a mało tego, że zaprzecza tym negatywnym skutkom ETS-u, ale jeszcze chce rozciągnąć ten system na inne sektory, no to w takim razie pytanie, dlaczego tak czyni? Czy elity urzędnicze w Brukseli rozmijają się z rzeczywistością, rozmijają się z zwykłymi obywatelami, ich portfelami, ich potrzebami? Dlaczego tak robią? Ja spotkałem ostatnio taką opinię, która moim zdaniem jest bardzo ciekawa, mianowicie Parlament Europejski, a zwłaszcza ta część lewicowa, która ma tam najwięcej do powiedzenia w chwili obecnej, uważa, że im cena tych pozwoleń ETS-u jest wyższa, tym lepiej, lepiej dla klimatu. Tylko mnie to dziwi, dlatego że oni zapominają o własnych wyborcach. Lewica, która powinna mieć wrażliwość społeczną, szczególnie jeśli chodzi o tych najuboższych, o tych, których nie stać na płacenie takich wysokich rachunków za energię, no powinna zwracać uwagę właśnie na nich i to powinno temperować ich ambicje. Okazuje się, że klimat jest ważniejszy od człowieka w Parlamencie Europejskim. I to oczywiście powoduje, że integracja europejska zmierza w kierunku, powiedziałbym, bardzo poważnych problemów, zarówno gospodarczych, jak i w gruncie rzeczy politycznych i społecznych. Pytanie, jak zatrzymać ten rozpędzony pociąg, który nie zważa na słowa chociażby polskiego premiera, zresztą wspieranego przez innych polityków, prezydenta francuskiego, przywódców Czech, innych krajów Europy Środkowej, przywódcy Hiszpanii. Oni wszyscy wsparli na tym ostatnim szczycie pana premiera Morawieckiego, a okazało się, że te głosy były zbyt słabe, żeby przekonać pozostałe państwa członkowskie, które są przywiązane do tych idei lewicowych i uważają, że inflacja w gruncie rzeczy jest do opanowania. Jest to problem krótkookresowy, a tym samym trzeba ten ETS rozwijać. Tylko że jeżeli my będziemy go rozwijać, tak jak chce tego Komisja Europejska, to te problemy z inflacją wcale się niekoniecznie muszą okazać krótkookresowe. Panie profesorze, premier Mateusz Morawiecki po tym szczycie powiedział, że nie mogliśmy sobie pozwolić, aby w tak historycznym momencie przyjąć konkluzje, które byłyby praktycznie puste. Tu koniec cytatu. Jakie znaczenie prawne dla funkcjonowania też instytucji unijnych mają konkluzje Rady Europejskiej? To jest posiedzenie przywódców państw członkowskich. Co by się stało, gdyby było tak, że właśnie zostałyby przyjęte konkluzje bardzo miękkie, wręcz właściwie nic nie zmieniające, puste, jak to określił polski premier? No bardzo często jest tak, że
Rada Europejska przyjmuje pewnego rodzaju uogólnione konkluzje albo zawierające pewne idee czy pomysły, w gruncie rzeczy sprzeczne ze sobą. Zresztą tak było również w tych konkluzjach z tego szczytu, tylko dotyczących innych aspektów. Mogę o tym powiedzieć nieco później. Natomiast odpowiadając na zasadnicze pana pytanie, one mają charakter polityczny, natomiast w sensie formalno-prawnym nie są wiążące dla Komisji Europejskiej, która przygotowuje projekty aktów legislacyjnych. W tym konkretnym przypadku dotyczącym polityki klimatycznej. W związku z tym takie uogólnione konkluzje, ale w gruncie rzeczy nie przedstawiające istoty rzeczy, na której zależało w tym wypadku premierowi Morawieckiemu i innym politykom, którzy go wspierali, nie są żadnym drogowskazem, wyraźną dyrektywą dla Komisji, żeby ona w swoich pracach legislacyjnych opracowywała regulacje w taki albo inny sposób. W związku z tym, czy są te konkluzje w tym punkcie, czy ich nie ma, w gruncie rzeczy Komisja i tak będzie postępować według własnych wcześniejszych pomysłów, kierując się wprawdzie tą dyskusją z Rady Europejskiej, ale ponieważ ona się nie zakończyła konkretnym postulatem, w związku z tym spodziewałbym się tego, że Komisja będzie wierna swojemu programowi działania i przedstawi te nieszczęsne propozycje dotyczące rozwoju ETS, które moim zdaniem niestety będą utrwalać nas w pewnej błędnej polityce, zamiast skorygować tą politykę na rzecz, w gruncie rzeczy, Europejczyków, obywateli Unii Europejskiej. Wspomniał pan o poparciu prezydenta Francji dla postulatów Polski, postulatów formułowanych przez polskiego premiera. Oczywiście Francja ma interes, zależy jej na tym, aby energię jądrową, do której ma cały know-how, sprzedawać także Polsce. Czy to poparcie i ta współpraca Polski i Francji daje nadzieję na to, żeby na kolejnych szczytach, albo właściwie na najwyższych poziomach Unii Europejskiej, racjonalizować w jakiś sposób tą politykę klimatyczną? To prawda. W tej konkretnej sprawie zarysował się wspólny front pomiędzy Polską a Francją. Francja boryka się z Niemcami, którzy chcą wykluczyć energetykę atomową z tak zwanej taksonomii, czyli z takich źródeł energetycznych, które będą prowadziły nas ku bardziej przyjaznej klimatowi energetyki. Prawdopodobnie w końcu Niemcy ustąpią Paryżowi i w tym momencie moim zdaniem ten sojusz polsko-francuski się zakończy. Znaczy, on jest oczywiście podyktowany, tak jak pan powiedział, również interesami francuskimi, które polegają na tym, że Francuzi chcą nam sprzedać technologię atomową. Natomiast niezależnie od tego interesu, podstawowa kwestia, która dotyczy tej rozgrywki pomiędzy państwami w instytucjach międzyrządowych, polega na tym, żeby zebrać jak najwięcej sojuszników dla skłonienia Niemców w tym konkretnym aspekcie do ustępstwa. W momencie, kiedy Niemcy ustąpią, a wszystko na to wskazuje, że ustąpią, to ja nie wiem, czy na przykład Francuzi będą wspierać nasze postulaty dotyczące ograniczenia ETS-u, chociaż skądinąd akurat w tym aspekcie prezydent Macron, który jak wiemy szykuje się do ciężkiej walki o fotel prezydenta, o kolejną kadencję i ma polityczny oddech żółtych kamizelek, czyli w gruncie rzeczy swoich obywateli, którzy są niezadowoleni ze wzrostu cen energii, no powinien również z dużą niechęcią patrzeć na te wszystkie pomysły Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o rozbudowę systemu ETS.
Panie profesorze, czy Polska ma cały czas w rękawie asa? Mam tu na myśli, w połowie listopada prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński sugerował, że możliwe jest polskie weto w sprawie pakietu Fit for 55. Czy to jest jakiś argument, który mógłby jeszcze przekonać establishment brukselski? Mam tu na myśli urzędników, ale też przywódców państw zachodnich, którzy tak ślepo dążą do realizacji tej zielonej polityki klimatycznej. Polski rząd w tej sprawie powinien bronić interesów polskich obywateli i interesów polskiego przemysłu, które są bardzo poważnie zagrożone przez wzrost cen energii. W związku z tym sięganie po każdy środek, który zablokuje tą nieszczęsną politykę klimatyczną, szczególnie w tych najbardziej szkodliwych aspektach, moim zdaniem jest usprawiedliwiony, jest bardzo ważny i wręcz niezbędny. Ja chciałbym przy tym powiedzieć, że ja nie neguję samej polityki klimatycznej, czy powiedzmy celów klimatycznych w tym momencie, tylko pewnych ambicji, które moim zdaniem są nadmierne i przesuwania kosztów tej transformacji niestety coraz bardziej na kraje, które tak jak Polska muszą ponieść największe koszty. My nie jesteśmy bardzo zasobnym krajem. Powinniśmy skoncentrować swoje wydatki chociażby na budowaniu potencjału obronnego, żeby odstraszyć Rosjan. W związku z tym nas nie stać po prostu na to, żeby w tym samym momencie inwestować w tą transformację klimatyczną. Tym bardziej, że ze strony Unii Europejskiej my nie dostajemy wystarczającej pomocy finansowej, jeśli chodzi właśnie o realizowanie tych celów klimatycznych. Wręcz przeciwnie, jak wiemy, te środki są cały czas dla nas blokowane. I te podwyżki właściwie dotkną każdego z nas teraz, bo dzisiaj poznaliśmy decyzję Urzędu Regulacji Energetyki i tak nasze rachunki za prąd będą większe średnio o 20 zł, za gaz od 9 zł do nawet 174 zł miesięcznie, w zależności czy używamy gazu do gotowania czy ogrzewania swojego domu. Panie profesorze, czy możliwy jest taki scenariusz, bo te podwyżki przecież dotykają wszystkich obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, że przyjdzie taki czas otrzeźwienia, gdy właśnie na ulice europejskich miast wyjdą tysiące ludzi protestować przeciwko temu sposobowi realizacji polityki klimatycznej? Niestety Unia Europejska jest skonstruowana w bardzo przedziwny sposób, ktoś by powiedział sprytny, z punktu widzenia chociażby urzędników Komisji Europejskiej. Dlatego, że jeżeli zdarzają się podwyżki związane z energią, to co robią najczęściej obywateli państw członkowskich? Wychodzą na ulicę i protestują przeciwko własnym rządom. My też w Polsce słyszymy bardzo często oburzenie, że to PiS, rządy PiS-u są odpowiedzialne za podwyżki. Tymczasem prawda jest zupełnie inna. To między innymi regulacje polityki klimatycznej, czyli działanie Unii Europejskiej prowadzi do takich czy innych skutków, które odczuwają obywatele w poszczególnych państwach członkowskich. Ale ten protest polityczny nie jest w gruncie rzeczy skierowany przeciwko Unii Europejskiej, a tym bardziej przeciwko Komisji Europejskiej. Urzędnicy w Brukseli czują się w związku z tym bardzo komfortowo, bo mogą realizować swoje ambitne cele, swoje harmonogramy, plany kolejnych działań. Natomiast odpowiedzialność polityczną spychają na rządy i to rządy będą upadać pod wpływem cen energii. Natomiast pytanie, czy te rządy znajdą na tyle determinacji w sobie, żeby rzeczywiście zmienić politykę Komisji Europejskiej, żeby zatrzymać po prostu tą szkodliwą politykę. To jest w gruncie rzeczy pytanie, jak widzimy, nie do premiera Morawieckiego, który próbuje to czynić, tylko do innych przywódców państw członkowskich.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan profesor Tomasz Grzegorz Gross, Uniwersytet Warszawski. Dziękuję pięknie. A polski punkt widzenia jutro o stałej porze 21:40. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.